Nie tylko trenerzy goszczą w naszym studiu, goszczą również zawodnicy oraz zawodniczki goszczą, ponieważ w tym momencie w naszym studiu gościmy osoby z zespołu AP Champions. Przepraszam, AP Oława. Oława, Champions Oława, dokładnie. Mamy dużo Championsów dzisiaj na naszym turnieju Smoka. Tym razem zespół z Oławy, pan Mariusz Oleszczuk. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, dzień dobry. Jest z nami też bramkarka Maja. Cześć, Maja. Dzień dobry. I jest z nami też Ines, napastniczka, z tego co zauważyłem. Tak. To w takim razie zacznijmy od dziewczyn, panie trenerze. Jasne, oczywiście kobiety mają pierwszeństwo, jak zwykle. Ines, powiedz, czy trudno ci się gra z chłopakami, czy nie ma to dla ciebie żadnego problemu, bo bramki strzelasz bramkę za bramką. No tak dobrze się gra. Fajnie się grało, dobrze się gra, tylko czasami też się ciężko gra, bo są lepsze drużyny. Czasami się tak zdarza, to teraz zapytajmy przeciwną stronę boiska. Maja, a tobie się ciężko broni strzały chłopaków, czy nie ma to dla ciebie znaczenia? Nie ma dla mnie znaczenia. Nie ma dla Maji znaczenia, wszyscy komunikat jasno zrozumieliśmy. Panie trenerze, proszę powiedzieć, ponieważ przed turniejem określiliśmy was jako czarnego konia. Proszę powiedzieć, czy ta Liga Europy traktujecie jako sukces? No bo wiadomo, można było awansować do Ligi Mistrzów. Niemniej, czy ta Liga Europy to już jest sukces dla was? Czy mogliście coś jeszcze więcej wykrzesać z drużyny? Znaczy generalnie dla nas to jest wielki sukces, bo jesteśmy pierwszy raz na takim wyjazdowym turnieju trzydniowym. Więc pierwszy raz dla zawodników, zawodniczek to jest no wręcz przygoda. No, udało się dostać do Ligi Europy, poziom jest bardzo wyrównany i nie było łatwo, więc dla nas to jest naprawdę sukces, że tutaj się dostaliśmy. Mówi pan, że to był pierwszy turniej Smoka, niemniej gracie jeszcze inne turnieje na trawie, czy skupiacie się na hali, na sztucznej nawierzchni? Wiadomo, jesienią i zimową porą to jest hala, wiosna, lato to mamy trawę. No ale mówię, pierwszy raz wyjechaliśmy z zawodnikami, gdzie są poza domem, bez rodziców i udało się, bardzo fajnie to wyszło. No i mamy Ligę Europy. To w takim razie proszę powiedzieć, jak to się stało, że się dowiedzieliście w ogóle o turnieju Smoka? Z fanpage'u Facebooka. Na grupach trenerskich również jest bardzo mocno rozreklamowany. No i inne drużyny, które już tutaj brały udział gdzieś tam w naszych okolic, bardzo sobie chwalili przede wszystkim organizację i poziom sportowy, więc chcieliśmy też wziąć w tym udział. Nic dodać, nic ująć. Zawodniczki oraz zawodnicy, domyślam się, że również są zadowoleni? Oczywiście, że tak. Bardzo zadowoleni. Gadaliście z kolegami z drużyny? Tak. I co, podoba się? Mhm. Maja, możesz potwierdzić? Tak. Jasny komunikat po raz drugi od Mai. Panie trenerze, bardzo dziękujemy. Champion Oława był gościem w naszym studiu. Także Ines, która gra w przodzie, oraz Maja, bramkarka. Mimo, że głowa delikatnie ponad stół wystaje, bramki są dostosowane do Main podczas turnieju Smoka. Cały czas możecie śledzić państwo relacje na naszym YouTube'owym kanale Turniej Smoka TV. Serdecznie zapraszamy do oglądania spotkań z Ligi Europy oraz Ligi Mistrzów. Champions Oława jeszcze się na tych meczach pojawią na pewno.